I wiele innych cudów uczynił wobec swoich uczniów Jezus, które nie są zapisane w tej księdze. Te zapisane są, abyście uwierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i żebyście wierząc mieli życie w Jego imieniu. Ewangelia według Jana, 20 rozdział, 30 do 31 wersetu. Dlaczego Ewangelia Jana została napisana? Te wersety mówią nam, dlaczego Ewangelia według Jana została napisana. Czy trzy Ewangelie nie były wystarczające? Co czwarta mogłaby dodać do tego, co Mateusz, Marek i Łukasz już opisali? Ci natchnieni pisarze pisali Ewangelie, które nazywamy ich imionami, i bez wątpienia byli u Pana w czasie, gdy Jan pisał swoją Ewangelię. Apostoł Jan, prawdopodobnie najmłodszy z uczniów pańskich, dożył sędziwego wieku. Fałszywe nauki o tym, kim był Pan Jezus, były rozpowszechniane wśród chrześcijan. Apostoł Jan znał Pana Jezusa od początku Jego publicznej służby. Jan był świadkiem Jego cudów. Był w Niego wtulony, spoczywając na piersi Jezusa, jak mówi 13 rozdział 25 wersetu z Ewangelii Jana. Wiernie Go naśladował, Duch Święty posłużył się Janem, aby napisać o Jezusie jako Synu Bożym, będącym pełnym wyrażeniem myśli Boga, który przyszedł na świat do swego ludu jako Chrystus, obiecany, ale odrzucony od samego początku Mesjasz. Jego cuda w Ewangelii Jana, w Ewangelii według Jana, są przedstawione jako znaki pokazujące, kim On jest. Raz po raz słyszymy, jak mówi: ja jestem imię, którego Bóg użył, aby przedstawić Izraelowi w dawnych czasach, kim jest. Tym, który jest wszystkim, co jest potrzebne, aby zaspokoić potrzeby człowieka. Raz po raz widzimy, jak Jezus zajmował się potrzebującymi osobami różnego rodzaju, nie tylko zaspokajając potrzeby doczesne, ale oferując życie wieczne, życie w obfitości każdemu, kto przychodził do Niego z wiarą. Ostatecznie On złożył Jego życie i wziął je ponownie w zmartwychwstaniu, dając pokój tym, których nazywa swoimi braćmi. Jeśli chcesz poznać Boga jako swojego Ojca, Jezusa jako swojego Zbawiciela i Ducha Świętego jako swojego boskiego pomocnika, który cię zamieszka, czytaj Ewangelię według Jana. Rozmyślaj nad nią i ciesz się nią. Wspaniała Ewangelia według Jana zapisana jest, abyś uwierzył, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i żebyś wierząc miał życie w Jego imieniu.